Muzeum Marii Dąbrowskiej w mieszkaniu pisarki zostało otwarte w maju 1984 roku. Niedługo później okazało się, że budowa metra wymaga wyburzenia kamienicy przy Polnej 40 i dwóch sąsiednich pod stację Metropolitechnika. I tutaj znowu do akcji wkroczył Stanisław Lorenz. Dzięki jego rozległym znajomościom trasa metra została lekko zmodyfikowana i trzy ponad stuletnie kamienice, niedawno pięknie wyremontowane, stoją dumnie do dziś. Maria Dąbrowska poznała osobiście Stanisława Lorenza w czasie okupacji, gdy jako przedstawiciel delegatury rządu Departamentu Kultury wciągnął ją do Komisji Literatury dysponującej funduszami na pomoc dla literatów. Podczas II wojny światowej Stanisław Lorenz znacząco przyczynił się do ratowania polskiego dziedzictwa narodowego. Uratował część wyposażenia oraz dekoracji z zamku królewskiego przygotowanego już do wysadzenia przez Niemców. Hitlerowcy proponowali profesorowi podpisanie Volkslisty, odmawiał, tłumacząc kilkakrotnie, że jego przodkowie pochodzili ze Szwecji, ale nie z Niemiec. Wiosną 1939 roku Stanisław Lorenz zlecił wykonanie 230 ogromnych skrzyń drewnianych, obitych blachą. Skrzynie przygotowano z myślą o ukryciu najistotniejszych zbiorów muzealnych Stworzono też listę ewakuacyjną zbiorów z zaznaczeniem tych przedmiotów, które należy zapakować i ewakuować natychmiast po wybuchu wojny. Muzeum Narodowe kierowane przez niego przyjmowało też dzieła sztuk z innych muzeów, w tym poza warszawskich. Zbiory numizmatyczne, które posiadały ogromną wartość materialną, a były przy tym tak łatwe do zagrabienia, ukryto pod podłogą piwnicy w gmachu Muzeum Narodowego. Niestety Niemcy podczas okupacji, penetrując muzeum, zbiór ten znaleźli i w całości zrabowali. We wrześniu 1939 roku, tuż po wybuchu wojny, Stanisław Lorenz całą energię oraz wszystkie możliwości, wynikające z piastowania tak wysokiego stanowiska, poświęcił na ratowanie zbiorów Muzeum Narodowego, ponadto Zamku Królewskiego, Zachęty, Łazienek oraz prywatnych pałaców warszawskich i pozawarszawskich. Trafiły wtedy pod opiekę Stanisława Lorenca obrazy Canaletta, Baciarellego, Arrasy z Zamku Królewskiego. Do Warszawy przybyła na przykład kolekcja wojewody poznańskiego, Rogera Raczyńskiego, obejmująca 327 cennych obrazów malarstwa polskiego. Obrazom tym przemalowano sygnatury autorów, tym samym uratowano je od rabunku lub celowego zniszczenia przez nazistów. Stanisław Lorenz zanotował, w czerwcu 1939 roku zgłosił się do mnie hrabia Raczyński z zapytaniem, czy zgodzę się na zdeponowanie w Muzeum Galerii Obrazów z Rogalina. Przywieziono ją w tajemnicy, fałszywie sygnując skrzynię. W lipcu i sierpniu 1939 roku napływać poczęły dalsze depozyty hrabiego Raczyńskiego. 25 sierpnia rozpoczęliśmy pakowanie zbiorów według ustalonych list i znosiliśmy skrzynię do podziemi muzealnych. 7 września 1939 roku z Zamku Królewskiego ewakuowano na wschód cenne zbiory zamkowe. Jak zanotował Stanisław Lorenz, wywieziono dwa słynne obrazy Jana Matejki: Batory pod Pskowem i Rejtan na Sejmie Warszawskim oraz arrasy z herbem Haleckiego i 17 paczek z srebrną zastawą stołową. Wśród wywożonych rzeczy znajdował się również dywan wilanowski z XVI wieku, zdobyty na turkach. Przez wojska króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Niestety zaginął bezpowrotnie. W czasie okupacji Stanisław Lorenz był w strukturach delegatury rządu na kraj. Piastował stanowisko odpowiadające rangą wiceministrowi kultury. Był najbardziej prominentnym członkiem polskiego państwa podziemnego w zakresie ochrony zabytków historii, kultury i sztuki. Pod pseudonimem Bukowski kierował działem Strat Kultury w Departamencie Kultury i Oświaty. Delegatury rządu na kraj. Był jednym z autorów monumentalnej książki o stratach Polski w zakresie kultury i sztuki. Pozostawiony przez Niemców na stanowisku dyrektora utrudniał nazistom grabież, narażając się na zdemaskowanie tych działań i niestety na rozstrzelanie. 3 sierpnia 1944 roku Niemcy uwięzili Stanisława Lorenza w jednym z pawilonów muzealnych i nie pozwolili mu opuszczać terenu muzeum. Pod koniec lipca 1944 roku, udając się codziennie do pracy w Muzeum Narodowym, widziałem ciągnące długim szeregiem przez most niemieckie tabory, setki niemieckich maruderów, wozy bojowe różnego typu, nawet armaty na wielkich kołach, mnóstwo ciężarówek i piechotę, zmęczoną niemiecką piechotę. Każdy dostrzegał, że nadchodzi oto przełom w położeniu Warszawy, a tym samym w sytuacji całej Polski. Na przystankach tramwajowych przy Nowym Świecie stało mnóstwo gapiów, nikt ich już nie rozpędzał. Wszyscy obserwowali z zaciekawieniem, a i politowaniem nieustannie sunące niemieckie wojsko. Ewakuacja Niemców i ich kolaborantów, często z całymi rodzinami na wozach chłopskich, furmankach, a nawet platformach po węglu, ze zrabowanym dobytkiem przybierała coraz większe rozmiary. Komentowano owe widoki z dużym optymizmem i rosnącą nadzieją, że teraz, po pięciu latach krwawej okupacji i morderczego, nieustannego terroru, jakiego nie znały dotąd tysiącletnie dzieje nowożytnej Europy, że oto właśnie ten potworny czas wreszcie się kończy. Bardzo często nie można było się przecisnąć trotuarem, idąc wzdłuż werandy gastronomii od Nowego Światu. Tyle osób przystawało bowiem w tym miejscu i patrzyło na widowisko upokorzenia i przegranej Niemców. Dzwonki poczciwych czerwonych tramwajów warszawskich dzwoniły jakby radośniej, a tysiące wróbli na gałęziach drzew w alei 3 maja urządzały od bladego świtu nieustanne wesołe koncerty. Umilkły za to znienawidzone niemieckie szczekaczki uliczne, albo przynajmniej nikt już ich nie słuchał. I wydawało się, że nareszcie nie słychać wstrętnych komunikatów oberkommando der Wehrmacht. Tak kończył się upalny lipiec 1944, a zaczynał sierpień, dla mnie miesiąc mój ulubiony, ale tym razem okazał się on najkrwawszym w dziejach miasta czasem. Czasem jakiego żadne prognozy, stawiane dosłownie przez wszystkich wokół w ostatnich tygodniach, w całej Warszawie nie mogły przewidzieć na JOTE. 1 sierpnia w godzinach poobiednich wybuchło w Warszawie powstanie. Był to wtorek, godzina około piątej. We środę drugiego dzień był niemal normalny, ale już 3 sierpnia gmach Muzeum Narodowego zajęli Niemcy. Rabunek i niszczenie bezcennych dóbr kultury zaczęło się natychmiast. 3 sierpnia o 9 rano z daleka widzę, że skrzynie ze zbiorami z wystaw czasowych są już porozbijane, a żołnierze grasują po wszystkich salach. Pozwalają mi wejść na parter, stwierdzam, że ze zbiorów z zamku w Gołuchowie zrabowano już wszystkie złote przedmioty. 5 sierpnia rano obchodzę parter i pierwsze piętro. Zabieram stamtąd słynnego stańczyka Jana Matejki. Sprawdzam też stan fortepianu Chopina. Wyjmuję cenne drobiazgi ze skrzyni na pierwszym piętrze. Widzę skierowane w moją stronę twarze niemieckich żołnierzy i słyszę groźnie, że to my wszyscy, Polacy, będziemy wymordowani, że Warszawa będzie cała zniszczona. Niemcy codziennie wywożą dużo walizek i paczek autami. Wszystko trafia na pocztę główną i jest najzwyczajniej w świecie. Wysyłane w ten sposób do Niemiec. 6 sierpnia w poniedziałek stwierdzam nowe barbarzyństwa: w numizmatyce wyrzucone szuflady, rozbita szafa z medalami religijnymi. Akurat plądrujący żołnierz odwraca się od szafy i każe mi wyjść. Raus, w archeologii część pudeł wywalona. W sali kościelnej srebra i przedmioty sztuki średniowiecznej powyrzucane większość rozkradziona. W sali rokokowej znajduje się duży depozyt Janusza Radziwiła z Nieborowa i pałacu na Bielańskiej oraz zbiory belwederskie. Obrazy z dwóch skrzyń są już wyrzucone na podłogę. Zbieram je, stawiam z boku i z tyłu sali. Jest ich około dwudziestu pięciu, w tym dla Matejki, portret Podlewskiego, Podkowińskiego słynny Nowy Świat, Maksa Gierymskiego Małe Polowanie, Dwa portrety Brodowskiego, dzieła Lampego, Witkiewicza. W sali wielkiej żołdacy grają na fortepianie Chopina Aili Aila. Nakazuje, by nie za silnie. Żołnierze jedni plądrują, drudzy siedzą na złoconych meblach Ludwika XVI, ewakuowanych z łazienek i buciorami rozrywają obicia. Wielki autoportret Boznańskiej poprzedniego dnia wisiał w porządku. Teraz jest wypchnięty na środek korytarza drugiego piętra. Akwarelem fogla natolin znajduje woźny Juszczak na ziemi, w przejściu, w sali wystaw czasowych. Żołnierze wylewają pomyje, wyrzucają śmieci. W licznych salach zrobili prowizoryczne kuchnie, gotują jedzenie. Razem jest 200-300 żołnierzy. Głównie w salach narożnych, ale i innych, jak Saska, robią legowiska. Meble muzealne rąbią i palą w kuchniach. Znoszą z góry filiżanki zabytkowe, potem tłuką, rozbijają. 10 sierpnia z okien trzeciej części gmachu Niemcy wyrzucają tak drogą każdemu Polakowi maciejówkę marszałka Piłsudskiego. Będąc na dziedzińcu, słyszę rozbijanie przedmiotów. Obraz dzwon Zygmunta Matejki, złamany na dwie części, znajduje w dwóch różnych salach. Ustawiam obrazy, zbieram kawałki, przenoszę wałki z obrazami z przejścia. Nowe zniszczenia. W sali rokokowej skrzyń, kufrów i waliz już nie ma. Między innymi zginął depozyt Janusza Radziwiła. Z tkanin zabytkowych zrobione są zaciemnienia okien, a bezcenne gobeliny leżą podłożone pod legowiska. Przenoszę dzwon Zygmunta i szkic do kościuszki pod racławicami. Matejki, między szafy w tyle sali. Woźna Kondracka zabiera Gobelin, który ułożono na ziemi jako wycieraczkę. Woźny Dawidziak widział wieczorem jak szofer samochodu, który przywiózł amunicję, wykroił nożem obraz w sali saskiej z ram, zwinął i zabrał. 22 sierpnia, wtorek o 9 rano. Rozmawiam z nowym oberleutnantem i proszę, aby wydali zakaz rabowania i niszczenia zbiorów żołnierzom. Rozpoczynam z woźnymi pracę w sali parterowej narożnej. Tkaniny gołuchowskie leżą wyrzucone na ziemię. Zbieramy je i chowamy. Szkatułki z kości słoniowej znajdujemy w łóżkach żołnierzy, jak i inne przedmioty. Naszykowali je sobie do wyniesienia. Spostrzegam, że fortepian Chopina ma już pęknięte wieko. 24 sierpnia w godzinach popołudniowych przyjechał nowy zwierzchnik oddziałów zajmujących muzeum. Major pochodzący z Monachium. Jego brat jest historykiem, asystentem profesora Millera z Uniwersytetu Monachijskiego. Przywiozło go małe auto opancerzone. Udajemy się wspólnie na obchód. Lorenz. Panie majorze, muszę pana od razu poinformować o nieustannych grabieżach, plądrowaniu i niszczeniu zbiorów, co trwa właściwie bez przestanku od trzech tygodni. Zbiory są bezmyślnie niszczone w zastraszającym tempie, a przecież jest to dorobek ludzkości. To nie tylko sztuka polska. Niszczone są skarby ważne dla wszystkich narodów. Apeluję, żeby pan położył temu kres. Osobiście znam profesora Millera z Monachium, gościłem go tutaj. W muzeum przed wojną, major. Och, wyrażam panu moje wielkie ubolewanie. To rzeczywiście nie powinno się zdarzyć, ale prości żołnierze nie rozumieją tego, o czym pan opowiada. Nie zdają sobie sprawy z wartości tych dzieł. To dla nich coś nieprzydatnego, zabawnego. Lorenz. Czy zezwoli pan teraz zabrać tkaniny zabytkowe z legowisk na pierwszym piętrze i z sali sąsiedniej? By przenieść je do schowka przy pokoju rokokowym, wiele tych tkanin pochodzi z czasów panowania sasów w Polsce. Major. O tak, ślady niemieckiej kultury w tym barbarzyńskim kraju należy bezwzględnie ratować. 25 sierpnia w godzinach popołudniowych stwierdziłem powyrzucane z kufrów zdeponowanych przez hrabiów szeptyckich z Siemianowic bezcennych wprost pamiątek po Fredrach po szembekach i szeptyckich. Z kaset i futerałów zrabowano liczne przedmioty. W sali zbiorów belwederskich uprzątnięto z przejść rozrzucone przez esesmanów przedmioty. W sali magazynowo-inwentaryzacyjnej stwierdzono, że splądrowane zostały znów szafy uporządkowane w dniach poprzednich. To samo stwierdzono w sali ze zbiorami Muzeum Krasińskich. 26 sierpnia w czasie przeglądu sal muzealnych stwierdzam nowe szkody. W sali saskiej żołnierze powbijali gwoździe w ramy obrazów, urządzając sobie wieszaki na ubrania i broń. Paczki, które oficerowie, podoficerowie i żołnierze wysłali lawinowo pocztą polową, zawierają przedmioty muzealne. Jeden z oficerów wysłał nawet radio ukradzione ze zbiorów belwederskich radio marszałka Piłsudskiego. Te paczki, które wysyła oddział obecnie stacjonujący w muzeum, Zawierają muzealia ogromnej wartości materialnej. 27 sierpnia żołnierze strzałami od łuków ze zbrojowni poprzebijali w 31 miejscach wielki portret Hrabiny Krasińskiej z dziećmi, namalowany przez Winterhaltera, przy czym 11 strzał tkwiło nadal w portrecie. 28 sierpnia portret Hrabiny Krasińskiej, arcydzieło Winterhaltera, został na nowo pocięty Kindżałem w sześciu miejscach. A kinżał tkwi jeszcze w jednym z tych przecięć. Stwierdzam też, że sztyletami czy kindżałami uszkodzono wiele innych pięknych obrazów. Został doszczętnie rozbity przez żołnierzy okrągły piec z końca XVIII wieku z kaflami ozdobionymi ornamentem roślinnym. Część pistoletów, porzuconą po sali, pochowałem za skrzynię. W sali na drugim piętrze wyciągnięto zabytkowe dywany schowane w dniach poprzednich za szafę. I większość z nich zabrano. 30 sierpnia w sali sztuki kościelnej rozbite zostały skrzynie depozytowe Adama hrabiego Tarnowskiego z obrazami mniejszych formatów, szeregu obrazów już brak. W mojej obecności pudła tej kasety splądrował bez zażenowania jakiś podoficer. Odpowiadając na moje wezwania, by przedmiotów nie zabierał, odparł, że zrobi to, co mu się spodoba. 1 września rano na pierwszym piętrze w sali Rokokowej zostałem żołnierzy wynoszących wielki zegar Bula z depozytu Radziwiłowskiego, który już w kilku miejscach połamali. W sali parterowej trzeciego skrzydła znalazłem na ziemi czapki mundurowe marszałka Piłsudskiego oraz jego kasetę ze sztychami, które przeniosłem do sal ze zbiorami belwederskimi i ukryłem. W sali sztuki kościelnej wyrzucono znów wszystkie przedmioty. W poprzednich dniach Poskładane do koszów i przeplądrowano ponownie wyroby złotnicze. W pracowni konserwatorskiej żołnierze poobłamywali marmurowym rzeźbom uszy, ręce itd. Twarze i figury pomalowali i porysowali. 4 września przed południem stwierdziłem, że kilkadziesiąt obrazów małego i średniego formatu zostało wyrzuconych ze stojaków w parterowej sali wystawczasowych mieszczących zbiory towarzystwa zachęty sztuk pięknych. Rozrzucono je po podłodze, prawdopodobnie dla wyboru i wysyłki do Niemiec. Między innymi na podłodze leżał obraz Jana Matejki, śmierć Zygmunta Augusta, dzieło Kokulara, Edyp i Antygona, autoportret Hadziewicza i wiele innych, ze stosów przedmiotów przemieszanych z odpadkami, częściami ubrań i odchodami żołnierskimi. Wydobyłem szereg tkanin koptyjskich oraz liczne zabytki pochodzące z wyprawy do Etfu w roku 1939. 13 września rano do oddziałów niemieckich przybyły oddziały kozaków, w rzeczywistości złożone głównie z turkiestańczyków. W sali ze zbiorami Akademii Sztuk Pięknych turkiestańczycy rozbili liczne rzeźby, rozrzucili i poniszczyli obrazy, rysunki, grafiki. Stan wszystkich sal, w których znajdowali się Turkiestańczycy, był rozpaczliwy, do czego przyczyniło się załatwianie przez nich potrzeb naturalnych bezpośrednio na stosy zabytków. 17 września w sali z obrazami uratowanymi z Zamku Królewskiego stwierdziłem rozwłóczenie obrazów, zwłaszcza mniejszych formatów. W sąsiedniej sali znaleziono rozdarty portret biskupa Tyszkiewicza z XVIII wieku. Stwierdzono też, że w sali narożnej ze zbiorami depozytowymi uszkodzono szereg obrazów, wyrzucając je ze stojaków, podobnie jak w sąsiedniej sali ze zbiorami Muzeum Ordynacji Krasińskich. Wielki wazon porcelanowy manufaktury cesarskiej w Petersburgu został dla zabawy doszczętnie przez Niemców roztłuczony. 18 września w sali wystaw czasowych stwierdzono, że żołnierze powyjmowali liczne obrazy ze zbiorów zachęty. Pocieli płótna, zarysowali je ołówkami i tak dalej. W ten sposób uszkodzone zostały między innymi Lesera, śmierć Wandy, Gersona, zabójstwo Przemysława, Pilatiego, najazd Szwedów, obrazy Wojciecha Kosaka i wielu innych. Cała sala została w straszliwy sposób zanieczyszczona. Obrazy pozbieraliśmy i powstawialiśmy do stojaków. W ciągu nocy i dnia w Muzeum Wojska Uderzyło sześć potężnych pocisków artyleryjskich. 24 września poporządkowałem splądrowany składik obrazów, a kilka obrazów małego formatu, między innymi bardzo dobrze znany solec Gierymskiego, przeniosłem do sali zbiorów graficznych i schowałem na szafie. Z gmachu DGK przybyło do muzeum trzech SS-manów po zwykłe sprzęty, ale przy tym od razu kradli. 3 października, w związku z kapitulacją Warszawy, wieczorem dnia poprzedniego zezwolono, by zabrać skrzynię ze zbiorami muzealnymi, użytą 3 sierpnia przez Niemców do budowy barykady przy wejściu do muzeum. Okazało się, że jest to skrzynia z dziełami malarstwa polskiego. Wyjęto z niej i przeniesiono do sali saskiej cenne obrazy, w tym Jana Matejki portret Podlewskiego, Stanisława Rodakowskiego portret ojca. Liczne płótna Gierymskiego, jak Polowanie i Siesta włoska. Ponadto Pruszkowskiego portret syna z psem. 6 października do muzeum przybył nadzwyczajny pełnomocnik Obersturmführer SS Arnhardt, pochodzący z Monachium i zakomunikował, że posiada specjalne zlecenie od samego Hitlera co do zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów warszawskich poprzez wywiezienie takowych do Niemiec. Udał się do sal muzealnych i zaczął wybierać dzieła. Wyboru tego dokonywał sam, ale w mojej asystencji. Od początku stało się jasne, że ten delegat Hitlera nie posiada nawet najskromniejszych wiadomości z dziedziny kultury i sztuki. Delegat nie znał najprostszych terminów używanych powszechnie przez historyków sztuki i muzealistów, ani nie posiadał wiadomości z historii powszechnej nawet na poziomie szkoły średniej. Ponieważ ze względu na ogromną liczbę przedmiotów, które przerzucał, tempo pracy wydawało mu się zbyt powolne, przeto często wybór zlecał swym żołnierzom, którzy mu na ogół komunikowali, że nic nie znaleźli. Tempo i sposób przeglądu maluje dostatecznie fakt, że przy lampce karbidowej w ciągu trzech kwadransów przejrzał i zakwalifikował wraz z żołnierzami około tysiąca obrazów. Przeglądanie przedmiotów zapakowanych w skrzynie odbywało się w ten sposób, że wszystkie przedmioty wyrzucano ze skrzyni na ziemię, a po przedmiotach niewybranych do wywozu spacerowali następnie żołnierze, znaczną ich część oczywiście rozgniatając. Jeśli przy wyjmowaniu przedmiot pękał, rzucano go w kąt sali. W ten sposób potłuczono i zniszczono szereg waz i ceramik, akwarel, pasteli, wyrobów rzemiosła artystycznego. Przy przeglądzie obrazów dla pośpiechu, wyrzucano je z wyższych kondygnacji, często przy tym rozdzierając i łamiąc. Kiedy 16 października 1944 roku po południu żandarmeria niemiecka nas wywiozła, obejrzałem się na gmach Muzeum Narodowego, przekonany, że widzę go po raz ostatni. Przejeżdżaliśmy pustymi ulicami w zupełnej ciszy, przez ruiny miasta. Które też miałyby zniknąć, by na miejscu, gdzie była Warszawa, pozostała tylko pustynia. W styczniu 1945 roku powróciłem do Warszawy. Wkrótce stanąłem na czele Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury. Rozpoczął się okres odbudowy Muzeum Narodowego. Dzięki wielkiej akcji rewindykacyjnej odzyskaliśmy część zbiorów, jednocześnie prowadząc akcję drugą. Mającą na celu powiększenie zbiorów muzeum. Nie zatrze to jednak nigdy wspomnień o dobrach utraconych. Czasem tylko, gdy wychodzę z gmachu i słyszę, jak w drzewach, które urosły już na nowo po wojnie z powrotem wesoło ćwierkają wróble. To wydaje mi się, że wszystko jest po dawnemu i że to, co przeżyliśmy, było tylko złym snem. Ale jest to wrażenie, które trwa tylko przez ułamek chwili, przez jakże Krótką sekundę. Po upadku powstania warszawskiego Stanisław Lorentz zdołał wynegocjować z Niemcami warunki ewakuacji części bezcennych dóbr kulturalnych nie tylko z placówek muzealnych czy naukowych, ale także, co było jeszcze trudniejsze, z prywatnych mieszkań luminarzy kultury polskiej. 16 października Stanisław Lorenz wraz z innymi pracownikami muzeów, archiwów i bibliotek warszawskich został wywieziony do Pruszkowa. Rozpoczęte przez Stanisława Lorenza w październiku 1944 roku, a więc równo 76 lat temu, działania ratunkowe przeszły do historii jako akcja pruszkowska. Maria Dąbrowska, Dzienniki. 29 grudnia 1944 roku. Dobrowa z Zduńska Kołobowicza. Ale Warszawa zburzona całkowicie. Jadzia nie żyje. Dom mój ukochany utracony. Spod tych nieszczęść nie mogę się dźwignąć. Lorenc uratował i przywiózł wszystkie moje rękopisy. Nawet maszynę do pisania. Nawet obrusy. Nawet krzyżyk pamiątkowy ze ściany. Nasze mieszkanie stoi. Książki i meble nietknięte. Pod kierunkiem Lorenca udało się jednak wyjednać warunki ewakuacji cennych zachowanych jeszcze zbiorów z Warszawy. Wywożono je do Pruszkowa, do Milanówka, do Podkowy Leśnej. Akcja prowadzona za zgodą Niemców trwała aż do stycznia 1945 roku, choć dawano mu początkowo zaledwie dwa tygodnie. Stanisław Lorenz otrzymywał adresy mieszkań prywatnych od osób przebywających w tych miejscowościach, odwiedzał też mieszkania osób mu znanych pisarzy, malarzy, historyków, i korzystając z tego, że mógł wywodzić zbiory instytucji, dołączał do nich prywatne archiwa czy też dzieła sztuki. W ten sposób dotarł też na Polną 40. 3 maja 1945 roku otwarto słynną wystawę Warszawa Oskarża, współorganizowaną przez Biuro Odbudowy Stolicy. Stanisław Lorenz zanotował wówczas: W zniszczonym mieście, gdzie brakowało wszystkiego, a już w trzy miesiące po jego wyzwoleniu w pierwszych kilkunastu salach Muzeum Narodowego otwarta została wystawa dokumentująca zbrodnie popełnione na kulturze polskiej. Zbrodnie tak straszne, że w swej odrazie i ohydzie obrażające całą ludzkość. Przybyłem na otwarcie wystawy doręczano drukowany po niej przewodnik wydany w trzech językach. Tak właśnie zaczynała się dla nas nowa epoka, w której wielkimi krokami mieliśmy najpierw odbudować muzeum. A potem rozpocząć nowy okres w naszych dziejach. 22 lipca 1945 roku Warszawa. Wizyta u Lorenców. Jego ciekawe opowiadanie o górach olbrzymich, które nam teraz mają przypaść w udziale. O znalezieniu trzech arcydzieł Matejki w górskiej restauracyjce Walden-Schlossen i bytności u Gerarda Hauptmana. 29 listopada. 1946 roku. Obeszłam wszystkie dawne sale muzeum. Lorenz uruchomił już całe muzeum. Są wielkie niepowetowane braki, ale z jakąś radością wita się dawne wielkie znajome pozycje. 5 marca 1949 roku. Dowiedziałam się, że w Sejmie był atak na Lorenza, który miał być dla niego śmiertelny. Podobno jednak, Lorenz obronił się do tego stopnia, że zmusił stawiającego zarzuty do przeproszenia go, a zgłoszona przez niego dymisja nie została przyjęta. Stawiano mu m.in. zarzut, że trwoni pieniądze na odbudowę pałaców i kościołów, jak gdyby istniały inne zabytki, a on właśnie zabytki zobowiązany jest odnawiać. 13 marca 1949 roku. Wieczorem byli u nas na kolację Lorenzowie. On opowiadał o dramacie, który przeżył, a o czym już słyszałam. Już od dłuższego czasu partia zamierzała go utrącić. Jakieś pół roku temu lub może nieco dawniej Sokorski usiłował wywrzeć na niego nacisk, aby wstąpił do partii. Postawił mu ultimatum. Albo wstąpi do partii, albo pójdzie won ze wszystkich urzędów. Posunął się nawet do tego, że wyraził życzenie, aby Lorenz Przyprowadził do partii gremialnie wszystkich swoich profesorów i współpracowników. W pochodzie ze sztandarem? Lorenz odpowiedział, że co do kolegów, to za nich nie odpowiada i tego rodzaju propozycje trzeba im zrobić bezpośrednio. Co do siebie, kategorycznie oznajmia, że do partii nie wstąpi, ze względów zasadniczych. Następnie zaożądał audiencji Bieruta, którą zaraz na zajutrz otrzymał. Bierut stanął całkowicie po jego stronie. Ciekawa jestem, kiedy go zdradzi. I oświadczył, że tylko człowiek o bardzo ciastych i tępych pojęciach mógł od niego żądać wstąpienia do partii. Stosunek Sokorskiego do Lorenza natychmiast zupełnie się zmienił i sprawa na jakiś czas przycichła. Partia jednak w dalszym ciągu czyhała, żeby go zgubić. Na przełomie roku skorzystali dla tego celu ze sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli. Siedziała ona u Lorenza przeszło trzy tygodnie, lecz nawet najbardziej zażarte psy partyjne nie zdołaby wywęszyć nadużyć. Postanowili więc uderzyć od strony politycznej. Nijaki Leski zaatakował Lorenza na odnośnej komisji sejmowej w sposób brutalny i bezwzględny o to, że odbudowuje kościoły i że kupuje obrazy i rzeźby od byłych ziemian oraz przemysłowców. Przez to pieniądze państwowe przechodzą do rąk niepożądanych, a nawet wrogich. Lorenz, którego sami, jeszcze nie całkiem skrytynieli i ześwinieni członkowie partii, uprzedzili o tym ataku Leskiego, wygłosił swoją mowę obrończą. Przede wszystkim sam zaatakował taktykę napastnika. Według przepisów obowiązujących w Sejmie oskarżanie publiczne urzędnika może nastąpić, jeśli zarzuty postawi najwyższa izba kontroli, a na te zarzuty nastąpi odpowiedź wyjaśniająca, potwierdzająca, względnie kwestionująca odnośnego resortu ministerialnego. Otóż żaden z tych faktów nie miał miejsca. I już ta część mowy Lorenza wywołała konsternację usłuchaczy. Wszyscy przyznali, że Leski nie miał formalnie prawa atakować. W merytorycznej części swojej obrony, a zarazem obrony całego polskiego muzealnictwa, Lorenz twierdził, że został postawiony na straży tego wszystkiego, co stanowi polski dorobek kulturalny przeszłości. W tej dziedzinie stosuje kryteria jedynie historyczne i artystyczne. Zachowuje przy tym zupełną bezstronność i jest mu wszystko jedno, czy budynek stanowiący pozycję zabytkową jest kościołem czy karczmą. Nie jest jego winą, że znaczny procent artystycznych i historycznych zabytków to kościoły i pałace. Co do zarzutów kupowania rzeźb i obrazów od byłych ziemian, to nie jest mu nic wiadomo o tym, aby w Polsce Ludowej istniało, zostało uchwalone lub miało zostać uchwalone jakieś prawo sankcjonujące niemiecką grabież prywatnego mienia. Zagrabione prywatne dzieła sztuki wróciły do właścicieli i mogły być od nich odkupywane. Prawnie przeszło na własność państwa tylko to, co przeszło z reformą rolną. Mowa ta wywarła podobno wielkie wrażenie i nawet ośmieszyła Leskiego w oczach komisji. Obawiam się, że biedny Lorenz prędzej czy później padnie na tym szańcu. A liczyć na wspaniałomyślność agenta Moskwy, jakim jest Bierut, który koniec końcem będzie musiał być absolutnie posłuszny swoim rosyjskim mocodawcom. Jest tym samym, co liczyć na ratunek od wody w czasie powodzi. 30 marca 1949 roku. Tego samego wieczora byliśmy na kolacji u Lorenców. Cały ten dom wzruszający przez wielką miłość rodzinną, która tam panuje. Ciekawe są ich wieczory rodzinne, w które Lorenz zasiada do fortepianu, a reszta rodziny śpiewa wszystkie pieśni polskie, od najdawniejszych aż po ostatnie powstańcze. W ten sposób Lorenz spełnia to, co mi powiedział, kiedy się z nim widziałam pierwszy raz po wojnie. Jedyne, co jest w naszej mocy, to póki żyjemy, wdrażać naszym dzieciom polskość i polską tradycję. Jeżeli tego zaniedbamy, to po naszej śmierci nic ich nie uchroni od rustyfikacji. 26 lutego 1959 rok nieborów. O 11 spacer, a potem już nie wróciłam do pracy, bo okazało się, że jest to rocznica ślubu Lorenców. Po obiedzie zaprosili wszystkich na kawę w palarni przyjadalnym. Piłam więc znowu kawę, do której był doskonały tort przywieziony z domu przez Lorenca. Opowiadania o tym, jak El wywoził w 1944 roku z Warszawy dzieła sztuki, rękopisy, etc. Raz wiózł w aucie biust solskiego, rzeźba karnego. Gdy przy rewizji na granicy miasta żandarm niemiecki zapytał, co to jest, Lorenz bez chwili namysłu odpowiedział: Das ist der Führer. Żandarm bez słowa zasalutował i zamknął drzwiczki samochodu. Przy wejściu do mieszkania Marii Dąbrowskiej przy ulicy Polnej 40 znajduje się replika karteczki, którą Maria Dąbrowska przybiła do drzwi swojego mieszkania 2 października 1944 roku. Na karteczce tej, udając się w podróż w nieznane na tułaczka, być może narażając się także na śmierć z rąk Niemców, prosi, aby wszystkie osoby, które trafią po ten adres, nie zniszczyły jej dorobku literackiego ani nie naruszyły jej rzeczy osobistych. Tak się szczęśliwie stało, że trafił w to miejsce profesor Stanisław Lorenz, zapakował i wywiózł z spalonego przez Niemców miasta archiwum pisarki. Ogień podkładany przez żołdaków niemieckich pod domy Kalisza, co opisała Dąbrowska tak sugestywnie w nocach i dniach, 30 lat później mógł i to z tej samej niemieckiej ręki zniszczyć wszystko, co stworzyła, w tym także rękopis tej właśnie słynnej powieści. Na szczęście tak się nie stało i wizja płonącego Kalisza nie okazała się proroczą dla jej domu, choć dla reszty miasta niestety tak. Heroizmowi i osobistemu nadludzkiemu zaangażowaniu Stanisława Lorenca w ratowanie dóbr kultury po Powstaniu Warszawskim, zawdzięczamy to, że w znacznej części przetrwała spuścizna literacka Marii Dąbrowskiej. Nikt inny poza nim nie mógłby wówczas tego dokonać.